Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie ramazanowym vlogu. Zacznijmy od początku. Kochani, jest Ramazan. Już mówię ile razy, ale to będę cały czas powtarzać, bo jeszcze zostało około 20 dni. Tak więc będziemy jeszcze ramazanowe vlogi robić. Czasami pytacie się, dlaczego to jest Ramazan, dlaczego ja mówię Ramazan, czy to jest ten właśnie chodzi, czy chodzi tutaj o ten właśnie typowy Ramadan, turecki Ramadan. Tak, kochani, to chodzi... Ustawię sobie bardziej kamerę, żeby mnie było widać. Ha? Tak, kochani, tutaj chodzi o ten Ramadan, który w Polsce znacie jako Ramazan, to znaczy jako Ramadan. Dlaczego ja mówię, że to jest Ramazan? Ponieważ... W Turcji ludzie mówią na Ramadan Ramazan, a Ramadan mówią Arabowie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często pytacie się, piszecie mi w komentarzach, czy to chodzi o ten turecki, to znaczy muzułmański Ramadan. Tak, to chodzi o ten muzułmański Ramadan, język mi się poplątał. Dlatego ja właśnie chciałam podkreślić w moich vlogach, że to jest po turecku, to się nazywa Ramazan. I ja jako żona Turka też przyzwyczaiłam się do tej nazwy Ramazan, aczkolwiek Ramadan też mogę powiedzieć, to też nie ma problemu, nie ma błędu ortograficznego, w nazwie zupełnie nie ma. Chodzi o to samo, tak? Bo to, to jest jedno i to samo. Chodzi o to samo, także tam nie będziecie mieli problemu. A jeśli chodzi o Ramazan, ramadanowy Ramazan, z racji takiej, że właśnie mamy Ramazan, postanowiłam zrobić pidę ramazanową, pokazać Wam właśnie, jak się robi typową ramazanową pidę w Turcji, co się daje do ciasta, jak się przygotowuje ciasto, ile się czasu piecze, po upieczeniu jak wygląda. Tak więc dzisiejszy vlog będzie właśnie polegał na przygotowaniu pidy ramazanowej. Wiele osób, dlaczego właśnie się zdecydowałam właśnie, żeby w moim vlogu powstał właśnie taki filmik w moim, w ogóle na moim kanale, żeby powstał taki filmik. Ponieważ, kochani moi, wy bardzo często pytacie się mnie w komentarzach, piszecie w komentarzach, piszecie na Instagramie, w prywatnych wiadomościach, piszecie właśnie, prosicie mnie o przepis właśnie na pidę turecką, pidę ramazanową. Więc z racji takiej, że mamy Ramazan, czyli Ramadan, postanowiłam właśnie taki przepis dla Was zrobić i powiem Wam, że oglądałam bardzo dużo takich właśnie ramazanowych pit w internecie i w końcu postanowiłam jeden przepis praktycznie skorzystać. I wiecie co? Skorzystałam i przepis... powiem Wam szczerze, przyznam się szczerze, że ten przepis robię pierwszy raz i mam nadzieję, że mi wyjdzie bardzo dobrze, bo będę go robiła przy kamerze. Jeżeli mi nie wyjdzie, no to też Wam powiem o tym, że mi nie wyszło. Ale mam nadzieję, że mi wyjdzie i będą pozytywne komentarze. No to zaczynajmy. Przepis. Zapraszam do przepisu. Co jeszcze ja chciałam powiedzieć, o czym jeszcze chciałam wspomnieć? Jeżeli Wy robicie właśnie taką ramadanową pidę w swoim domu, to jak najbardziej możecie się ze mną podzielić właśnie w komentarzach. Pamiętajcie o tym, że jestem też na Instagramie. Na Instagrama też zapraszam. Także tam też możecie do mnie napisać i prywatnie, i w komentarzu pod różnymi zdjęciami. Zawsze jestem aktywna, staram się przeważnie odpowiadać na wszystkie komentarze, jakie Wy mi zadajecie. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, dziękuję, że jesteście ze mną, że są nowe osoby na kanale. Witam nowe osoby na kanale, stare też witam.
aktywnych wszystkich moich widzów. Również witam. Także zaczynamy robić przepis. Składniki, jakie będą potrzebne na zrobienie pidy, to już Wam wymieniam. Potrzebujemy jedną szklankę ciepłej wody, do tego jedną szklankę ciepłego mleka, pół szklanki chaibarda oleju. Chaibarda to jest 120 ml, na oko 70 ml jest potrzebne zwykłego oleju. Do tego mamy tutaj jedno opakowanie drożdży, mamy jedną łyżeczkę malutką cukru i jedną łyżeczkę soli, jedno żółtko i jedno białko. Żółtko będziemy dawać na sam koniec. Pamiętajmy o tym, nie dajmy teraz całego jajka, ponieważ będzie potrzebne właśnie na sam koniec naszych pit. I do tego będziemy potrzebowali 4,5 szklanki mąki. Jeśli chodzi o wymiary szklanek, jest to szklanka 250 ml, właśnie taka zwykła do wody. Do tego co mamy, na posypkę właśnie na pidę jest to czarnuszka i oczywiście sezam. Zaczynajmy. Oczywiście wszystkie składniki, jakie mamy, zapiszę Wam, pojawią się na ekranie, także będziecie mogli sobie zobaczyć, jak i również zostawię w opisie tego filmiku, tam też proszę zaglądać. Moje pidy będę robiła w mikserze, jeżeli nie macie miksera, to po prostu normalnie w rękach też można zrobić i też są bardzo pyszne. Najpierw zaczynamy od wlania szklanki wody, jednej szklanki mleka, do tego białko, oczywiście nie zapomnijmy o drożdżach, lekko mieszamy. Dodajemy po jednej łyżce cukru i soli i pomału dodajemy, stopniowo dodajemy mąkę. Na koniec zostało nam dodać olej. Mieszamy nasz olej. Ciasto jest bardzo miękkie, ale się nie lepi. Ciasto jest klejące, ale jest miękkie i nie powinniśmy za dużo dawać mąki, żeby właśnie ciasto nie było twarde. Jest gotowe do wyrośnięcia. Wkładamy z powrotem do pojemnika, z którego wyciągnęliśmy. Pamiętajmy o tym, żeby nasze ciasto zakryć folią od góry, aby urosło ładnie i w miarę szybko. Minęło pół godziny, sprawdzamy, jak wygląda nasza pita. Zobaczcie, ciasto już podwoiło swoją objętość. Otwieramy folię. Zobaczcie sami. Troszeczkę wyciągamy powietrze z naszego ciasta, które tutaj teraz mamy. No to jedna. Wsiąga dla mnie. Nasze ciasto dzielimy na dwie części. Ciasto praktycznie jest już gotowe. Na wcześniej przygotowaną naszą formę ja przygotowałam sobie po prostu bułkę tartą, którą troszeczkę można dać, a niekoniecznie trzeba. I nasze ciasto zostawiamy do wyrośnięcia.
Otwieramy nasze ciasto. Zobaczcie, jak pięknie urosło. Już podwoiło kompletnie swoją objętość. Teraz co będziemy robić, to po prostu rękę będziemy nawilżać w oleju. Dwie ręce. I po prostu będziemy układać na blaszce nasze ciasto. Pamiętajmy o tym, żeby ciasto, które będziemy tutaj teraz dawać właśnie na naszą blaszkę, żeby nadać mu kształt okrągły, tak? Jako pida, właśnie ta typowo turecka, ramazanowa, ona jest właśnie taka okrągła. Są też podłużne, są też takie bardziej owalne, ale my chcemy pidę okrągłą. Teraz po prostu zaczniemy nadawać kształt, jaki będzie miała nasza pida, czyli palcami tak dookoła. Drugą pidę robimy tak samo. Zostawiamy teraz na 20 minut, żeby znowu urosła i wtedy będziemy dawać do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Na 20 minut. Minut minęło i pida wędruje do... I jestem ponownie. A teraz nowości. Z piekarnika zostały wyciągnięte moje pidy. Są dwie. Z tego ciasta, które ja zrobiłam, to właśnie wyszły dwie pidy. I teraz pierwszą pidę, jaką ja zrobiłam, to zrobiłam właśnie pidę z, tak jak właśnie w przepisie pokazywali. Aczkolwiek te tutaj paski, które są, ich raczej nie widać. A dlaczego ich nie widać, to już wyjaśniam. Ponieważ gdy... wiecie co, pięknie pachnie. Ponieważ ciasto, które nasączyłam, właśnie posmarowałam żółtkiem, zostawiłam do wyrośnięcia. I gdy ono wyrosło, ja już później nic z tym ciastem nie robiłam, po prostu wsadziłam do piekarnika. I wyszło takie coś. Przyszła Ela i zaczęła mi krzyczeć i rozmawiać. I nie dała mi rozmawiać. A teraz wracając do naszej pidy właśnie, którą wyciągnęłam z piekarnika. Zobaczcie, ona jest piękna, jest pięknie podpieczona z tyłu i z przodu. Jest mięciutka, jest naprawdę mięciutka. Pokażę Wam zaraz, jak wygląda w środku. I powiem Wam, kochani, że ten kształt, właśnie te kwadraciki, które my tutaj mamy, one po prostu nie zostały... One są widoczne, ale nie są widoczne tak, jak powinny być. Zobaczcie, jak jest na wprost. Widzicie? Wygląda jak pod pizzę, że można tak powiedzieć. Drugą natomiast pidę, którą ja zrobiłam, to już zrobiłam właśnie z takimi kwadracikami, ale sterczącymi. Tak naprawdę taka pida właśnie, jeżeli kupujecie pidę właśnie w piekarni, to ona jest właśnie z takimi wybrzuszeniami, tak jak ta. I ona wygląda tak.
druga pida już jest lepsza. A dlaczego mi wyszła z takimi wybrzuszeniami? Ponieważ właśnie jak posmarowałam jajkiem i ta pida, zanim wylądowała w piekarniku, ja ją po prostu jeszcze raz przejechałam właśnie po tych krawędziach, co wcześniej właśnie zrobiłam. I przez to te wybrzuszenia na środku są lepsze i powiem Wam, że bardziej chrupiące. No, zapach jest rewelacyjny. Za chwilkę będę pokazywać Wam w środku. Zobaczcie, upiekło się świetnie. Jak dla mnie jest idealnie. Jedna jest bardziej upieczona? Nie. Chodzi tutaj o to, że ta ma więcej żółtka, a tamta na górę tego żółtka ja tak nie posmarowałam. No i teraz testujemy. Test będzie wyglądał następująco, że ja po prostu jedną i drugą pidę przekroję i sobie zobaczycie, która pida jest lepsza. Może zacznijmy od tej strony tutaj. Aczkolwiek można ją ułamać, nie trzeba jej kroić, ale właśnie dla takiego testu praktycznie, żebyście zobaczyli sami. Zobaczcie, pięknie wygląda. Fantastycznie wygląda, ma powietrze, właśnie ma dużo bąbelków w środku i jest bardzo mięciusia. Zobaczcie. Widzicie? Test na miękkość. Dobra. I drugą pidę, którą my tutaj mamy, drugą pidę też zobaczymy, też sobie ukroimy taki sam kawałeczek. Ta jest bardziej chrupiąca, wiecie? O. I ona już wygląda tak, z tymi wybrzuszeniami właśnie, które tutaj mamy, z tymi brzuszkami. Te brzuszki wyglądają ładniej. Jeśli chodzi o test na miękkość, jest identyczny. Jeszcze gdybym mogła ustawić kamerę. No. Jest po prostu identyczne. Jedna i druga w sumie są podobne w środku. Wyglądają w ten sposób. Którą będziecie chcieli zrobić, to już należy wybór do Was, ale ja myślę, że jako właśnie z tymi wybrzuszeniami to jak najbardziej możecie właśnie zrobić. Ja to dam na deskę i powracam do siebie. Także moi drodzy, którą pidę będziecie chcieli zrobić, to możecie obojętnie, to należy, wybór należy do Was. Pida wygląda po przekrojeniu, tak jak właśnie pokazywałam i pokazuję. Są mięciutkie. I teraz testujemy. Jako pierwszą właśnie na test, właśnie wybieram tą pierwszą bułkę z tymi niewybrzuszeniami, że tak powiem. Bardzo dobra. Smakuje jak z piekarni. Tylko troszeczkę na nim za dużo dałam jajka. Jakbym dała troszeczkę mniej jajka do posmarowania, to by było lepiej. I smakujemy teraz tą drugą. Zobaczcie, jak ona się dzieli w ogóle. Jest coś fantastycznego, ale ja chcę tylko kawałeczek, tak? Próbujemy. Ona już ma mniej jajka i jest lepsza. I naprawdę jest bardzo dobra. I polecam doskonale mój przepis. Jeżeli zrobicie, to proszę się podzielić ze mną na Instagramie. Właśnie tą pidą turecką, ramazanową. Dziękuję za oglądanie. A ja pożeram dalej moje pide. I do tego jeszcze biały serzek. Zapomniałam powiedzieć, żebyście napisali w komentarzach, która pida według Was jest lepsza, ładnie się prezentuje. Czekam na Wasze komentarze. Która pida według Was lepiej się prezentuje? Czy ta z brzuszkami, czy bez brzuszków?
I oczywiście czekam na Wasze przepisy, to znaczy oczywiście czekam na przepis zrobiony, na mój przepis zrobiony przez Was. Nie mogę się wysłowić. No to do zobaczenia. Cześć! Pa, pa!